proszę. Tutaj panowie ochroniarze będą pilnować porządku, żeby nikt tutaj nie wchodził, żeby wszystko było z zasadami bezpieczeństwa. A panowie zaczynają rzeźbić pingwina. Dochodni panowie tutaj, Krzysiek i Krzysiek, mają... Zobacz, ten pingwin jest jakby w tym lodzie był, widzisz? Widzisz? Kształt pingwina? To oczywiście od nich dostarczą, ale najlepiej, żeby to była osoba dorosła, która będzie pilnowała dziecko. Tutaj już mamy zajęte jedno stanowisko. Tutaj bardzo proszę. To jest chętny, kto chce spróbować coś wyrzeźbić w lodzie. Jest tu pełna dowolność, nikomu nic nie narzucamy. Tutaj te stanowiska też są do dyspozycji. Kto wie, co nasze dziecko chciałoby robić w przyszłości. Bardzo proszę, przechodzimy tutaj pod taśmą. Dwie osoby, tak. Bardzo proszę, kolejny stolik, mamy kolejne osoby chętne. Dwie panie tutaj, zapraszam serdecznie. Możemy przejść pod taśmą. Już mamy również i przy piątym stanowisku i jeszcze pozostałe. Ostatnie. Więc w skrzyneczkach mamy te podstawowe sprawnie. Natomiast też kiedyś zaczynał, początki były różne, a za chwilę będziemy mogli za jakiś czas, albo z godzinę na pewno podziwiać jego pracę, a rodzinę to naprawdę ja to nie będę stała. I okazuje się, że również niektórzy z Państwa radzą sobie świetnie z tymi bryłami i powstają bardzo ciekawe i interesujące chętni do rzeźbienia w lodzie będą mogły wziąć udział w naszych warsztatach. Rzeźbienie w lodzie, jarmark bożonarodzeniowy na wrocławskim rynku. Tam pan ładnie wyrzeźbił pingwinkę, ale pan jest profesjonalistą. Tutaj rzeźbiarze w lodzie, amatorzy. Pingwiny są jechane.